po starcie na Olimpii, że coś się zmieniło w mojej głowie? Raczej nie. Tylko tyle, że wiem, że jeżeli raz tam byłem, to i będę drugi, i trzeci, i czwarty. Pięknie. Wziąłem mikrofon i wydarłem mordę Polish Power. Peptyd to jest klucz, który zadziała, jak dopasujesz do odpowiedniego zamka, co nie? Chyba tam się radar na nas czai, co? Tak mi się wydaje. Tak, tak. Zwolnijmy. Bo... On na każdej zawodach ze mną był. A co, wiesz, nawet się nie spodziewałem, że no, nie wymagałem tego, że tak powiem, no bo to wiesz, jednak też czas, pieniądze, wszystko, co nie? No, to około treningowo, kreatyna. Monohydra zwykły, najtańsze. I nie ten zatruty. Wiewiórki, bobry, dzień dobry, dzień dobry. Elo, 320, Krzysztof Ferenc, Wujaszek Fericze. To jest kolejna odsłona JZW, czyli jazdy z Wujaszkiem. Jak widzicie, w kolejny raz w takich wyjątkowych okolicznościach, w pięknych okolicznościach przyrody. Cichutko, spokojnie, można się wychillować, oczyścić głowę, przemyśleć pewne sprawy takie związane z życiem codziennym i z życiem sportowym. Oczywiście, jak się domyślacie, później wskoczę do mojego mobilnego studia i porozmawiam z moim wyjątkowym gościem, którym dzisiaj jest nasz polski pro kategorii Classic Physique. Epa! Witam! Adam Bomert. Dobra, Adam, jesteś kolejnym gościem, kolejnym kulturystą, oczywiście tutaj w jeździe z Wujaszkiem. Ja zrobiłem tak celowo, ale to sobie o tym jeszcze porozmawiamy w samochodzie. A teraz opowiadaj tutaj widzom, słuchaczom naszego kanału, prowadź mnie, gdzie idziemy i dlaczego jesteśmy w lesie, a nie w moim aucie. Jesteśmy w lesie, bo lubię tutaj chodzić, się wyciszać. Jak kto mnie śledzi, wie, że bardzo często tutaj spędzam czas na kardio. Jest to taka moja oaza spokoju, czyszczę banie, tym bardziej, że małe dziecko w domu jest, więc trochę ciszy nie zaszkodzi. Chodźcie, zobaczycie dalej, jak to wygląda, bo naprawdę miejscówka jest zajebista. Jesteśmy w lesie pod markami, znaczy w sumie w markach. No i taka to piękna zielona okolica. Czyli tak, to po kolei. Ja tak trochę, Adam, będę podpytywał. Nie tylko przychodzisz tutaj chillować się, nie tylko oczyścić głowę, nie tylko przemyśleć pewne sprawy, ale też traktujesz to jako kardio, jakieś tam kroki nabijesz, tak? Zdecydowanie, bo nienawidzę robić kardio. Mhm. Na bieżni, ogólnie na siłowni, w pomieszczeniu. Czas mi się dużo jak cholera. Jestem takim typem dopaminowca, lubię jak coś się dzieje, lubię jak coś się zmienia, więc w takim otoczeniu mogę robić i godzinę, dwie, nie ma problemu, a na siłowni 20 minut to dla mnie jest katorga. Zobaczcie, człowiek się całe życie uczy. Wiadomo, wiemy co to jest dopamina, nie będziemy tutaj tłumaczyć, natomiast fajne sformułowanie, Adam przed chwilą tego sformułowania użył, jestem typem kogo? Dopaminowca. Tak, dopaminowca, tak. No lubię jak coś się dzieje, no cały czas musi być jakaś zmiana jednak, żeby mój mózg mi nie wariował, że tak powiem. Dobra, oprócz kroków, oprócz tego, że takie kardio lubisz outdoorowe, powiedz, Adam, jakie są twoje metody właśnie, twoje metody jako zawodnika pro na oczyszczenie głowy, oprócz takiego lasu? Bo tutaj przychodzisz po co? Poddychać, przemyśleć pewne sprawy, jak to wygląda? Wiesz co, ogólnie ja potrzebuję, wiadomo, rodziną, ale każdy też musi mieć przestrzeń dla siebie. I to jest właśnie taki moment dla mnie, gdzie na spokojnie sobie mogę właśnie przemyśleć wszystko. Albo jak na przykład są jakieś złe emocje, wyciszyć to, tak? Bo wiadomo, jak to w życiu różnie bywa. Lepiej się wyjść, wyciszyć, niż wyżywać w domu. Zwłaszcza przy zawodami. No właśnie, gdzie ten poziom takiego nerwika i stresu gdzieś tam jednak głód, jest dosyć wysoko. Zmęczenie jest teraz niesamowite. Powiedz mi, Adam, ty jesteś tak, i trenerem, i zawodnikiem, i partnerem, małżonkiem, i kurde, ojcem. Jak to godzić? Jak to godzić na co dzień, żeby było dobrze? No bo wiemy, że kulturystyka to, jeżeli jesteśmy pro, to chcielibyśmy się poświęcać jednak i to trzeba tak bardzo często życie pod kulturystykę, a nie kulturystykę pod życie. A jeszcze trzeba pamiętać o synu, jeszcze trzeba pamiętać o partnerce, pamiętać o sobie, gdzieś szukać tej przestrzeni. Masz jakiś taki złoty sposób, złotą metodę na to, żeby to wszystko było trzymane w ryzach i pod kontrolą? Myślę, że złoty środek to nie jest, ale no ja to dzielę tak, ma to swoje plusy, minusy. No mi akurat tak jest lepiej. No jeżeli jest sezon startowy, no to kto mnie śledzi, ten wie, że jak już się przygotowuje, no to jest
100% albo nic i wtedy jest całe życie rodzinne, zawodowe, wszystko jest tylko po zawody konkretnie szykowane. Nie ma żadnych półśrodków kompletnie. Także te 3-4 miesiące przygotowań stricte jest tylko w domu zawody, nic więcej, tak? Dosłownie wszystko, co robimy w domu, jest przygotowane pode mnie. A jak jest ten luźniejszy okres masowy, to staramy się bardziej więcej czasu spędzać razem, tak? A teraz, Adam, mi się bardzo spodobało to, co powiedziałeś. Staramy się, żeby wszystko było przygotowane pode mnie, powiedziałeś w liczbie mnogiej, robimy wszystko pode mnie, powiedziałeś w liczbie mnogiej, czyli rozumiem, że wy z partnerką macie taki deal, wie, że jesteś zawodnikiem pro, wie, że to jest twoja pasja, jakoś staracie się tymi obowiązkami dzielić i ona absolutnie to rozumie. No, słuchaj, już jesteśmy, nie chcę tu się pomylić, ale 11 lat razem, 4 po ślubie, więc wiedziała, co bierze, tak? Wiedziały, co brały. Tak, więc z tyle lat już człowiek siedzi w tym, 8 lat chyba już startuje, więc jest od początku w tym. To już tak naprawdę jest normalne dla nas. Pokażmy, Adam, jeszcze sobie oczywiście zaraz porozmawiam, pokażmy, poopowiadaj troszeczkę, gdzie my tu jesteśmy, bo rzeczywiście, powiem szczerze, że tu jest, kurde, absolutnie pięknie. Zaraz masz trasę tak naprawdę, no to trochę słychać, tak? Która trochę nam tutaj hałasuje, tak, nie? Tak, troszkę słychać, ale jest fajnie, cisza, zwierzątka latają, trzeba uważać te dziki. Ale pogonił cię jakiś dzikus kiedyś? Nie, nie. Na szczęście akurat się nie boję, ale chodzą. Co to jest za zbiornik, powiedz? Jest to jezioro Czarne, jak dobrze pamiętam. O, proszę. No, czasem mi tu na ryby przychodzę nawet. Zobaczcie. Można połapać. Takie jeziorko rzeczywiście, żeby tam nie ta trasa, którą słychać, na pewno też ją będzie słychać, chyba że nasze mikroporty tego nie złapią. A ile? 5 minut ode mnie od domu tak naprawdę, co nie? Więc, ale rzeczywiście, można też i kurde słuchawki na uszy założyć, posłuchać muzyki, czy posłuchać jakiegoś dobrego podcastu. Jazdy z wujaszkiem i sobie tutaj pochodzić. Powiedz jeszcze, Adam, jesteśmy tutaj, zabrałeś nas w te swoje takie wyjątkowe miejsce. Jakieś inne metody, którymi się jeszcze wyciszasz, relaksujesz, nie wiem, łapiesz jakieś takie dobre flow, oczywiście abstrahując od tego, że bodybuilding, kulturystyka, tak, jest twoją ogromną pasją. Coś innego, o czym widzowie, słuchacze mogą nie wiedzieć, a jak spędzasz czas gdzieś tam poza siłownią? No to z reguły to jest, kurde, wiesz co, to jest tak, siłownia, dom i tak to się w sumie kręci, tak, no to co tu dużo ukrywać, głównie na tym polega życie moje. Trening, rodzina i to tak się toczy. No, jak już jest dziecko, to inaczej to wygląda. Poza tym no, lubię też, wiesz, życie towarzyskie z kolegami, z koleżankami się spotkać, ale na to już nie ma za dużo czasu. O, i to mi się... Ja jestem trochę innym typem sportowca, bo dużo osób nie pije. Dlatego ja nie ukrywam, że czasem sobie, wiesz, gdzieś tam lubię się spotkać, żyję się raz, a też jednak taka odskocznia od tego świata siłownianego też dobrze robi. I widzicie, i to jest właśnie to. Spotykam różnych gości w jeździe z wujaszkiem. Jedni są troszeczkę mniej szczerzy, inni trochę bardziej szczerzy. Ja lubię takie otwarte rozmowy. I Adam, widzicie, pro. Kulturystyka, tak jak powiedział, na parę miesięcy bardzo mocno wchodzi w jego życie. I to nie tylko jego życie, ale całe życie jego rodziny. Wszystko jest podporządkowane pod starty, po jak najlepszy wynik na deskach sceny. Natomiast przyznaję, że kurde, życie towarzyskie też jest potrzebne. Tak? Trochę alkoholu, trochę kurde śmiechów, heszków, hachaszków jest dla głowy jak najbardziej si. Nie każdy tego potrzebuje, ale jest to... Myślę, że każdy coś dla siebie może znaleźć zawsze, co nie? Adam. Moja propozycja taka, zdradzamy od razu teraz naszym widzom i słuchaczom, że lecimy na siłownię, pokażemy w jakim jesteś w cudzysłowie stanie teraz, tak? W jakiej jesteś formie. Może szału nie będzie, ale wstydu też nie będzie. Troszkę przypozujemy. Ja jestem facetem, który się uczy na błędach, więc stwierdziłem, że dzisiaj dwie kamery zabiorę na siłownię do Adama. Dwie kamerki, jedną kamerę ustawimy tak statycznie, drugą kamerą trochę ja będę manewrował, trochę tam Adama podpytamy o pewne rzeczy, jeżeli chodzi o pozowanie. I później wskoczymy do mojego mobilnego studia, już tak na tłusto pogadamy. Si? Si. No to bądźcie z nami, lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, Adam już, kurde, dzik notecki, roznegliżowany, jak to się mówi. W jakim jesteśmy teraz, Adam, siłowni? Jack Gym. Jack Gym. Ty na co dzień raczej tak Papaj Gym. Papaj Gym, to było tak.
Dobra, słuchajcie, żeby wam trochę ten materiał urozmaicić, żeby nie było tak, że tylko rozmowa, to tak jak powiedziałem, jedna kamerka, cyk, ustawiona. Zobaczcie, to jest mój pomocnik dzisiaj. No ja jestem sam jeden, więc musimy sobie radzić. Tutaj z Adamem musieliśmy trochę pokombinować. Drugą kamerkę mam ja. Postaramy się wam fajne ujęcia z tego pozowania dzisiaj zaprezentować. W jakim ty teraz jesteś, Adam, momencie, jeżeli chodzi o twoją formę? To jest jak masa, czy kurde, jak to wygląda? No powiedzmy, że próbuję masować, ale na razie idzie krew zasad. Bo okres przejściowy bym powiedział. O, właśnie. No bo trochę imprez. Coś wspominałeś, że jutro jakieś wesele, tak? Jakiś tam kielich będzie. No dobra, to nie skupiamy się teraz na kielichach, tylko zróbmy sobie ładne pozowanko, żebym ja tej kamery tylko nie wchodził, nie przecinał. Zobaczmy, jak to się na ten moment prezentuje. Tak. Dobra. Hop. Tak, potrzymaj mi troszeczkę tę pozycję. Pięknie. Tak jest. Jest kawał synka, jak to się mówi, nie? Klateczka bokiem. Tricepsik. Tak, no myślę, że w okresie przejściowym to nie jeden by tak chciał wyglądać. Tak jest. Najszerszy tyłem. Bicki przodem. Double biceps, double front biceps, tak? Tak, elementy trochę, kurde, z klasyka. Tak, ło, tu jest, kurde, kobra, panie. Poczekajcie, tu jest kobra. No, najszerszy akurat, mój mocny. Bardzo mocny. Pięknie. Tak jest. Mamy to. Dobra, Adam, jakbyśmy sobie mieli zrobić takie twoim zdaniem, wiem, że to o sobie to nie jest łatwo mówić i najlepiej jakby, nie wiem, jakby tutaj na przykład twój trener był Łukasz Sosiński oczywiście, którego serdecznie pozdrawiamy. Natomiast myślę, że już na tyle jesteś doświadczonym zawodnikiem, tyle lat na deskach sceny kulturystycznej stoisz, stałeś, będziesz jeszcze stał, że jesteś względem siebie krytyczny. Co jest na ten moment twoim zdaniem do poprawy, jeżeli chodzi o ciebie? Bo kwalifikacje na Olimpię 2023 nie udało się złapać, nie wywalczyć, może w ten sposób, nie płaczę z tego tytułu, o tym sobie porozmawiamy, ale na pewno jakiś feedback sędziowski dostałeś, na pewno jakiś masz feedback od Łukasza. Co ty sobie myślisz na ten temat? Co jest do poprawy na najbliższe miesiące, lata? Głównie to klatka piersiowa. A tak ogólnie to wszystko po trochu. Ja mam dużą nietowagę rok pozoru. Pomimo tego, że teraz limit mam 100. To teraz podnieśli limit, to mam chyba 103. Mhm. A miałeś? Ile tobie podnieśli akurat? 101. Mhm. 2 kg poszedł do góry. To jest sporo. Gdzie ja teraz na te zawody się kompletnie nie odwadniałem. Praktycznie piłem po 3 litry wody w ciągu 5 zawodów. Więc nie robiliśmy z Łukaszem żadnej ścinek wody, żadnego odwadnienia praktycznie. Z racji tego, że mam dużą niedowagę i chcieliśmy zachować ten gabaryt. Więc wagowo myślę, że byłem tak naprawdę jeden z mniejszych zawodników, a wizualnie wychodziłem jako jeden z największych. To jest to taki też mój atut, że ja pomimo niedużej wagi wyglądam na dużego. Mm-hmm. A tym bardziej, że zwróć uwagę, że ja w sezonie startowym, w sezonie masowym kończyłem masę mając 107 kg, a startując na zawodach po ładowaniu 103 kg. Mm-hmm. Więc to masz taka mała różnica wagi, co nie tak naprawdę. Więc ja redukuję 4-5 kg i jestem gotowy na zawody. Więc u mnie ta waga nigdy nie była jakaś duża. Ale te szczegóły jednak sylwetki robią różnicę. Ale to, Adam, jakbyśmy teraz mieli tak podsumować, jeżeli dobrze rozumiem. Jeżeli w okresie masowym jest 107 kg, a wychodziłeś na scenę, miałeś te powiedzmy 103, tak? To miałem tak 101. 101. To jeżeli, i to tak jak powiedziałeś, nie robiliście z Łukaszem wielkiego odwadniania. Czyli jakbyśmy pogadali sobie czysto hipotetycznie. W twoim limicie wskoczyło dodatkowe in plus 2 kg. I jakbyście teraz zrobili jeszcze mocniejszą masę, na co sobie możecie pozwolić, jakby złapał powiedzmy takie 110 jakościowe. Tak, 110. I jakbyście zrobili taką solidną redukcję i po tej redukcji byście zrobili jeszcze solidne odwodnienie, to się okazuje, że ty masz jeszcze tutaj dużo takiej przestrzeni do opracowania nad tą sylwetką. Tak jak z Łukaszem sądziliśmy po okresie startowym, to stwierdziliśmy, że spokojnie te 3-4 kg było może dorzucić, a zwiększyli limit o kolejne 2 kg. Mhm. Co nie? Czyli tak naprawdę 5-6 kg myślę, że mogę jeszcze spokojnie dołożyć. Tylko wtedy się trzeba dobrze odwoić. No, ale to wiesz, z klasyka, jak się wywodzę, to
odwadnianie to mam bardzo, tak naprawdę. Jak można powiedzieć, z klasyka się wywodzę, to klasyka gatunku to mocne odwadnianie, tak, nie? Czyli to jest dobry prognostyk na przyszłość, jeżeli chodzi i okres masowy, i ten okres redukcji, i ten okres, ten moment, w którym się będziesz pokazywał na scenie. Mam nadzieję. Dobra, ubieramy się, zmykamy do naszego mobilnego studia i tam tłusta gawęda. Nie znikajcie, nie przesuwajcie kursorem, czekajcie, oglądajcie, piszcie komentarze, kciuki w górę. Subujcie od razu kanał Olimp Sport Nutrition, dzięki temu będziemy mogli się rozwijać cały czas. Dzwoneczki oczywiście też wciskajcie, będziecie z naszymi materiałami na bieżąco, to tak przy okazji wam już teraz powiem. Śledźcie oczywiście social media Olimp Sport Nutrition i śledźcie social media Adama. No bo słuchajcie, nie ma kwalifikacji na Olimpię 2023, ale to jeszcze nie jest koniec świata. Ten człowiek chce się rozwijać, chce startować. Tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, jest ogromny zapas, jest ogromny potencjał, więc tylko się rozwijać, robić robotę i zaskakiwać, pokazywać polską siłę w Classic Physique na scenach międzynarodowych. Za chwilę jesteśmy w moim aucie. Do zobaczonka. No dobra, drodzy. Jak zwykle czas na tę oficjalną część. Czyli przywitanie z mojego mobilnego studia. To, że moim dzisiejszym wyjątkowym gościem jest Adam Bomert, nasz pro, to już o tym wiecie. To, że byliśmy w lesie, pokazywaliśmy wyjątkowe miejsce, gdzie Adam chilluje, widzieliście. Byliśmy na siłowni, zrobiliśmy szybkie pozowanko, pogadaliśmy dwa zdanka o tych nowych limitach, w jakim okresie jest Adam. A teraz czas na naszą taką tradycyjną rozmowę, czyli jazdę z wujaszkiem tutaj właśnie z auta. Jeszcze raz szybciutkie takie małe przypomnionko, jeżeli materiał przypadnie wam do gustu, kciuki w górę, piszcie komentarze, czy rozmowa wam się podobała, z kim chcielibyście zobaczyć kolejną odsłonę jazdy z wujaszkiem. Dzwoneczki, będziecie z nami na bieżąco, śledźcie nasze social media, śledźcie oczywiście social media Adama i my bierzemy się za rozmowę, żeby wam później już tutaj nie zawracać tym głowy. Adam, krótkie, szybkie podsumowanie, bo nie każdy o tym wie, nie każdy też o tym musi wiedzieć, a myślę, że warto o tym powiedzieć. Zaczęło się od tej kwalifikacji, od tego fantastycznego występu w Rumunii i chciałbym, żebyśmy opowiedzieli dosłownie dwa zdania o tym występie w Rumunii, gdzie zdobyłeś kwalifikację na Mistrz Olimpia. Chciałbym, żebyśmy później opowiedzieli dwa zdania o zawodach, które były w pierwszej kolejności we Włoszech. Później Sopot był, Sopot, Włochy i... Tak, no tak nieładnie pominąłem ten Sopot, ale skupiam się na tych rzeczywiście dużych imprezach, gdzie stałeś z takimi, kurde, zawodnikami top of the top, więc Włochy i później mieliśmy Portugalię. Na Portugalii zamknąłeś sezon, było miejsce czwarte, było miejsce piąte, tak, ale najpierw oddaję ci głos, Rumunia. No z Rumunią mam dużo wspomnień fajnych, bo raz, że wygrałem na tych zawodach kartę pro, no to dwa lata później bodajże, dwa lata później przygotowując się sam, cały czas, bez trenera, bez nikogo, pojechałem do Rumunii, na Rumunii na zawody, bo tak wcześniej no właśnie nie wygrałem. Pierwsze zawody pro miałem właśnie Węgry, tam byłem czwarty, miałem problemy zdrowotne straszne, jelitowe jak to u mnie. I później właśnie pojechałem znowu z tej Rumunii, mówię, Rumunia jest szczęśliwa i tak stwierdziłem sobie, że jak nie tam, to nigdzie nie pójdzie. No i tak postawiłem trochę wszystko na inną kartę, jak to ja z reguły robię. Więc stwierdziłem, że na poprzednich zawodach wyszedłem niedoładowany, mały, bo bałem się jeść ze względów jelitowych. To stwierdziłem, że na Rumunię naładuje się tak full. Pokórek, jak to mówię. Dosłownie. Jadłem wszystko jak wleci. Wszystko dosłownie. Pizzę, lody, tak na zmianę zdrowe z niezdrowym. No i to był strzał w dziesiątkę tak naprawdę. Jednak mam taki organizm, że te węglowodany dosłownie przepalam jak piec. I to był strzał w dziesiątkę. No i wygrałem te zawody. Tak naprawdę dostałem pas, drugi pas tak naprawdę, bo wygrałem wcześniej kartę pro, więc mam dwa takie zajarzombiste pasy. Takie przypominające, oczywiście my wam tutaj wrzucimy to, Marcin, nasz operator to wrzuci, natomiast takie pasy przypominające trochę, kurde, bokserskie, nie? Ale to rzeczywiście... To robi naprawdę wrażenie, ta nagroda naprawdę robi wrażenie, bo to jest widowiskowe bardzo. A zanim jeszcze, Adam, polecisz dalej, opowiedz troszeczkę, bo ja znam tak zdziepko tę historię z Polish Power, bo wy znacie na pewno, drodzy,
drodzy widzowie, Polish Power kojarzy Wam się na pewno z naszą dumą i chlubą Jankiem Błachowiczem, natomiast tutaj też jest kulturystyczne, tak, Polish Power. Opowiedz, Adam, jak to było, bo to jest też ciekawy wątek. No, historia jest ciekawa i śmieszna zaraz. No wiadomo, jak ktoś był na żywo, czy oglądał streama, to na pewno część osób to wie, widziało to i na żywo to wiadomo, też zupełnie inaczej się to odbiera. No ale tak, wygrałem te zawody, wręczenie nagród, czeków, tego pasa, tak dalej. No wiadomo, podchodzi ten speaker. No ja niestety nie umiem nic po angielsku praktycznie. Podchodzi ten speaker i chce zrobić wywiad. To tam mówię mu, no, no, no. I coś tam powiedział do mnie po angielsku. Ja mówię, no, no. I tak za chwilę się odwróciłem się, zrobiłem tył wzrost z niego, wziąłem mikrofon i wydarłem mordę Polish Power. A on chciał po prostu się zapytać, czy chce coś powiedzieć do polskich widzów po polsku. No i taka była historia właśnie, że ja powiedziałem, że nie, a później krzycząc na cały obiekt Polish Power przez mikrofon, dało się te znaki tak, że później nawet w Las Vegas, jak byłem, na Olimpii, to jadąc w Las Vegas w windzie, to nawet sędziowie tam pokazywali, o, Polish Power, tak? Także gdzieś coś się zapisało w pamięci i nawet pod zdjęciami gdzieś tam mam z przygotowań, niektórzy tam piszą Polish Power, więc taka sytuacja dosyć śmieszna wyszła i zapadająca w pamięć, no. I to są takie historie, których nikt tam nie zabierze, nie? Tak, coś tak, takiego, tak. Co wiesz, wykuwa się w pamięci. A zobaczcie, Adam, jaki kurde żartowniś, tak? Tutaj mu daje speaker mikrofon, to mówi, że on po angielsku no, no, no. A jak mu daje możliwość powiedzieć coś po polsku, to krzyczy na całą salę Polish Power, nie? O, jakże to musiało być wysoko. Jaka reakcja była widzów, sędziów? No ogólnie wszyscy się śmieli. Okay. Wszyscy to też, co oglądali live'a, to też później pisali, że belka, dobra, bo ja kompletnie nie wiedziałem, co on do mnie mówi, co nie? Więc to tak wyszło przypadkiem. Jakie, Adam, powiedz mi, emocje towarzyszyły ci, jak tak? Nie dość, że jeden pas kozak, drugi pas kozak. No, zdobyłeś kwalifikacje do Mister Olympia, no więc może jeszcze wtedy, jak stałeś na deskach tej sceny kulturystycznej, to jeszcze nie wybiegałeś myślami na Olimpię. Natomiast dostałeś czek, jeżeli dobrze pamiętam, to było 2000 zielonych, tak? Dolców. To chyba jest już coś takiego, co człowieka tak odrobinkę satysfakcjonuje, no, nie? Szczerze ci powiem, że to już poszło odczuć tak naprawdę, bo zwróciły się przygotowania, zwrócił się dużo więcej niż bym się spodziewał i tak naprawdę wróciłem do domu, jeszcze miałem trochę kasy, tak, co nie, więc a żebyśmy też świeżo po przeprowadzce, tam sobie, wiesz, mieszkanie wykańczaliśmy, to sobie dokupiliśmy szafek do kuchni, do tego, więc taka kasa już, wiesz, że było może naprawdę oczy, co nie? Nie poszło, że ten na przysłowiowego hamburgera po zawodach. A zdradź, proszę, bo to jest wątek, który mnie ciekawi, a zawsze zapominam o to zapytać. No. Absolutnie zawsze, ale dzisiaj, kurde, pamiętam. Jak się realizuje takie, kurde, czeki? Jak to? Jak... W naszym kraju to jest dobre. Tak, bo rozmawiałka wody. Weź, miał. Ogólnie tak, myślałem, że to będzie hop-siup, co nie? Ja już rączki zacierałem, mówię, dobra, to już kasę wydawałem w myśli. Dzielił skórę na niedźwiedziu. Tak, dzielił skórę na niedźwiedziu. No i z tym był problem, pojechałem do jednego banku, do drugiego banku. Ktoś tam mi powiedział, że PKO, tym żubrem SA, można wymienić. No dobra, poszedłem do tego banku. No ale co, no trzeba tak założyć konto oczywiście, bo inaczej tego nie można zrealizować. Wiadomo, tam bank jakąś tam prowizję sobie udziela. Ale czas realizacji takiego czeku to jest 30 dni. Co ty powiesz? Tak, 30 dni minimum, bo tam chyba jest przedział nawet do 2 miesięcy. Więc problem ogólnie jest z realizacją takich czeków, bo to był czek wystawiony właśnie też na federację chyba, z tego co pamiętam. I z tym był trochę problem, no tyle, że było trzeba poczekać, no bo długi był ten termin bardzo. Ale często też tak jest, że na zawodach organizator podchodzi albo pisze do ciebie maila i dostajesz kasę przez PayPala, więc to nie była moja pierwsza taka duża nagroda, ale tam jakieś mniejsze miałem, tam wiadomo, potem po 2-3 tysiące złotych, tam nie wiem, po 500 dolarów było, czy tam euro, to wtedy na PayPalem przesyłają i nas tak naprawdę masz następnego dnia, ale z czekiem tak, był problem. Udało się ostatecznie. Ile czekałeś na kasiutrę? Ponad miesiąc jakoś, tak. No, ale dobrze spożytkowane. Tak. No dobra, udało się wygrać kwalifikacje na Mister Olympia. Co się zmienia w głowie zawodnika takiego jak ty, bo skupiamy się tu na tobie, w momencie, gdy wracasz do domu i masz już takie głębokie przeświadczenie, już cię wiesz, że to nie jest sen, to się spełniło, spełniłeś swoje marzenie i masz kwalifikacje na Olimpię.
To się zmienia? W sumie nic się nie zmienia. Nie w mojej głowie. A jakaś, nie wiem, większa motywacja, cokolwiek? Znaczy motywacja była na pewno, bo musiałem ten sezon przyciągnąć bardzo długo, bo ciągnąłem redukcję. To był mój najdłuższy sezon wtedy, co nie? Wiesz, tym bardziej przygotowując się sam. No już pod koniec bywało ciężko na bani, nie powiem, że nie. Ale skrupulatnie przygotowałem się, kręciłem te cardio, wszystko robiłem, jak było trzeba. Największy problem miałem po przylocie do Vegas, nie? Bo poleciałem tam 8 dni wcześniej chyba, żeby się zaklimatyzować, strefa czasowa, wiadomo. Ale na miejscu to niedospanie, zmiana czasu, bezsenność, tak mi dała w kość, że potem stwierdziłem, że z Łukaszem chcę podjąć współpracę. Sosińskim, tak, pozdrawiamy oczywiście. No, ale tak to po starcie na Olimpii, coś się zmieniło w mojej głowie? Raczej nie. Tylko tyle, że wiem, że jeżeli raz tam byłem, to i będę drugi, i trzeci, i czwarty. Jeżeli tylko się, wiesz, mocno wezmę za siebie. Bo to jest tylko kwestia czasu, tak naprawdę, nie oszukujmy się. A z czego, Adam, wynika takie przeświadczenie? Udowodniłeś sobie i zrozumiałeś w jakiś sposób, że jesteś na tyle mocnym zawodnikiem, który ma jeszcze przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, żeby konkurować tam z tymi zawodnikami? Trochę mi to dało pewności siebie, co nie? Zawsze jak jednak taki, wiesz, brakowało człowiekowi tej pewności siebie, takiej wiary w siebie, że tak powiem, pomimo tego, że tam się wygrywało, wiesz, za amatora przy najróżniejsze zawody, no to jednak tutaj to już jest inna bajka. No ale jak już byłem tam na miejscu, to widziałem, miałem też porównanie do zawodników, co nie? I szczerze, nie robili na mnie jakiegoś mega wrażenia. Wiadomo, ta pierwsza piątka zajebiście, ale reszta, nie czułem się gorszy tak naprawdę, co nie? Tym bardziej, że mówię, no gdzie taki, wiesz, biedny chłopaczek z biednej rodziny, kurde, z Pragi, poleciał sam, tak naprawdę cały świat przeleciałem sam, nie znając angielskiego ani nic. Więc to taka, wiesz, trochę szkoła życia była dla mnie i duża, duża przygoda w każdym razie. A wracając, to w ogóle jeszcze mi odwołali lot, spałem na lotnisku, później w hotelu, miałem Armagedon, więc... Ale ostatecznie się udało. Kto twoim zdaniem... powiedziałeś, że ta piątka to rzeczywiście pierwsza piątka robi wrażenie, no to zazwyczaj tak jest, te top 5, top 6, że to rzeczywiście Prokoty, czy ta trójeczka. Ale kto zrobił na tobie takie wrażenie, nawet niekoniecznie na scenie, tylko w ogóle, że kogoś zauważyłeś, nie wiem, Ramona, tego Dino, bo wiem, że miałeś okazję z nim tam zbić piątkę. Kto rzeczywiście, że jak zobaczyłeś, to mówisz sobie, oho, to jest kurde to. Nie wiem, Sibum, Ramon czy... Sibum zdecydowanie, Ramon, wiesz co, każdy z nich coś ma. Ramon, jak zobaczyłem Ramona na weryfikacji pierwszy raz, wcześniej widzieliśmy się na siłowni, ale to był ubrany, więc tak wiadomo, jak to w ciuchach luźnych. Ale na weryfikacji, jak zobaczyłem, no to kurde, jego ramiona. No przedramię, ty masz duże przedramię, ale on ma trzy razy takie. Dosłownie, wiesz, no jak większe niż chyba ja biceps. On ma te karabiny, nie? Strasznie, po prostu, no w życiu nie widziałem czegoś takiego. No łapy ma jak z ciężkiej kulturystyki. Dosłownie. To z ramię zrobiło. Sibum z kolei, nogi, pośladki, poezja, tak? To w ogóle, wiesz, inny wymiar. I każdy coś tam ma takiego swojego. A same zawody pod względem jakiejś takiej wyjątkowości, abstrahując od tego, że to jest największa impreza na świecie, to jest oczywista oczywistość, ale czy było coś takiego magicznego, że pomyślałeś sobie, to jest rzeczywiście top of the top? Wiesz co, na Olimpii masz podzielone, bo jest... te półfinały były gdzie indziej, finały były gdzie indziej. Tam, gdzie były półfinały, to były targi i zawody są jak zawody. Niczym się to wielkim nie różniło, jak dla mnie przynajmniej. Ale już jeżeli chodzi o same finały, no tam niestety nie było mi dane wyjść, no to robi. Ale było ci dane oglądać. Tak, jak najbardziej. Więc naprawdę hala, no nie wiem, to Hilharmonia, bo nie, ciężko powiedzieć. Scena, ludzi dosłownie tysiące, wszyscy ubrani, wiesz, jak do teatru. No jak to Ameryka, przepych, wiesz, wszędzie biżuteria, diamenty, wszyscy się świecą. Widać, że to jest naprawdę najwyższym światowym poziomie. Widać przepych, po prostu pieniądz od ludzi, no normalnie śmierdział dolarami, co nie jak ktoś przychodził, w cudzysłowie oczywiście, no ale no z Norbertem też tam, jak byliśmy, patrzyliśmy na niektórych ludzi, no naprawdę po prostu... Z Feniksem. Tak, z Feniksem, pozdrawiamy.
No, ocieka pieniądze, wszystko tam. No dobra, Olimpia zaliczona, kurde, kolejne doświadczenie, piękne doświadczenie, którego ci już nikt nie zabierze zebrane. Jedziemy na zawody, skupiamy się już tak trochę na tym, co tu i teraz bardziej już, nie? To znaczy, to już oczywiście było, ale Olimpia to trochę taki za przeszły czas, zawody Włochy i Portugalia. To już jest współpraca, no, już tak, jest współpraca już z Łukaszem. Z Łukaszem. Już przerobiliśmy sobie sezon masowy jeden i to był nasz pierwszy sezon startowy. Włochy, Mediolan. Ogólnie bardzo fajne zawody. I tak, co my tam, w sumie wszystko fajnie wyszło, bo i ładowanie nam fajnie wyszło. Nie było jakichś niespodzianek, tak jak na poprzednich zawodach, gdzie się rozchorowałem. Kabaretowo było wszystko fajnie, troszkę jeszcze tam nakładaliśmy poprawki po poprzednich zawodach. No i to, finalnie miałem czwartą lokatę we Włoszech. Czwarta lokata była. Tak. Prosto, a nie, my tutaj. Wiesz co, tak, gdzieś tu, chyba gdzieś, nie wiem, czy gdzieś tam dojedziemy. Jedziemy gdzieś. Czwarta lokata była. Wiesz co, i mam dziurę w głowie. To ty sobie chwilkę pomyśl, a ja się podzielę moją refleksją. Bo ja mimo tego, że jestem takim gościem, który dużo tych Instagramów przegląda, bo musi, bo to jest trochę mój obowiązek zawodowy, ja tak dosyć rzadko zostawiam serduszko, dosyć rzadko się gdzieś tam wypowiadam, zdarza mi się oczywiście coś napisać, odpisać, ale uważam, że pakiet, który wniosłeś, forma, którą wniosłeś na zawodach we Włoszech, zajmując czwarte miejsce, to jest moim skromnym zdaniem, mogę się mylić, absolutnie najlepsza twoja forma, jaką zaprezentowałeś. Oczywiście nie widziałem live'a, nie widziałem streama, więc mogę się mylić, ale zdjęcia, które widziałem... Byłem bardzo duży tam. Byłem tam bardzo duży. Ty jesteś tam takim wielkim chamem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z taką wąską talią. Pomimo mojej niedowagi, zwróć uwagę. Z takimi girami i z takimi plecami po prostu jak kobra. Moim zdaniem najlepsza odsłona Adama Bumerta. Tak, to też był taki cel właśnie z Łukaszem, żeby na tą wielkość postawić. No bo tak jak mówiłem, no jednak ta niedowaga jest, więc staraliśmy się jakoś wypełnić to wszystko jak w miarę możliwości. Aczkolwiek był ten rozmiar, ale stwierdziliśmy z Łukaszem, że delikatnie zabrakło takiego, tak jak ja to mówię, takiego efektu naciągnięcia skóry na mięśnie, co nie? Rozumiem. Byłem fajny, wielki, pękaty, ale jeszcze brakowało mi tego efektu naciągnięcia skóry, gdzie w Portugalii to poprawiliśmy, ale z kolei byłem ciutkę mniejszy. No wiadomo, coś kosztem czegoś, co nie? Na Portugalii troszkę to poprawiliśmy. Ale z kolei chyba w Portugalii tam były trochę problemów zdrowotnych też, nie? Czy w Portugalii akurat nie było. W Sopocie akurat miałem... A, to Sopot. Miałem w ogóle końcówkę przygotowań, wiesz, chore zatoki i tak dalej, ale dzielnie walczyłem i też podejrzewam, że dodałem pieca po prostu, bo dzień przed zawodami zechciało mi się baraszkować. Byłem przeziębiony, to wiesz, organizm wymęczony. Wziąłem się za robotę, w cudzysłowie. A rano się obudziłem po prostu taki rozłożony, że już nie miałem, wiesz, siły palcem ruszyć. Lewo, prawo? Chyba może da, możemy w prawo. W prawo polecimy, żeby coś. Więc ostatni raz przed zawodami uprawiam seks. Czyli jednak coś w tym, kurde, jest, nie? Że jednak wypadałoby się skoncentrować, wypadałoby odpocząć, wypadałoby, nie wiem, w cudzysłowie mówię oczywiście, testosteronu nie wyrzucać niepotrzebnie, nie? Tylko być naładowanym, kurde, mieć naładowane karabiny, te karabiny akurat i... No tak. Dobra, Adam. Nie udało się. Nie zobaczymy cię niestety na deskach Olimpii 2023. Jak ty się na to zapatrujesz? Bo wiem, że nie płaczesz. Ty nie jesteś typem płaczka. Jakie najbliższe plany, jeżeli chodzi o kulturystykę? A może się podzielisz też jakimiś planami niezwiązanymi z tym sportem, tylko generalnie życiowymi? No nie płaczę za tą Olimpią. Miałem dużą presję sobie nałożyłem na wiosnę. Aczkolwiek... Zawsze też mówiłem, że jak ja się przygotowuję, to na 100%. Dałem z siebie dosłownie 110% swoje, kurde, rodzinne i wszystko, co mogłem, tak naprawdę poświęciłem. Aż nadto. Później trochę mi to kosztowało różnych rzeczy, ale to mniejsza z tym. Ale to trzeba coś poświęcić czasem, wiadomo. No i na jesień jeszcze miałem kontynuować te przygotowania, ale stwierdziłem, że po prostu jestem tak wypruty życiowo, finansowo i wszystko, że nie jest ta Olimpia dla mnie warta zachodu, żeby za wszelką cenę po prostu na nią jechać.
Bo nawet spisałem z sędziami, mówili, ja dlatego pojechałem też na tą Portugalię, bo miałem nie jechać, ale sędzia pisał, żeby jechać, bo mam szansę wygrać, co nie? Że to jest tylko kwestia czasu, aż wygram tą kwalifikację. No ale ile można się męczyć? Więc stwierdziliśmy z Łukaszem, że odpuszczamy, żebym nie robił tego na siłę, bo to bez sensu robić coś za karę, tak naprawdę. I plan jest teraz taki, no dołożyć do tych 110 kg. Dobrze było. Aktualnie ile jest na tym takim okresie przejściowym, tak jak nazwałeś? 103, 104, co nie? Czyli można jeszcze ładować i ładować tego mięsa. No ja nie? Teraz słabo, tak raz jem, raz nie jem. U mnie to jest jeden posiłek, opuszczę i mi leci waga po prostu. Ciężko zawsze miałem z okresem masowym, więc no, trzeba czasu po prostu. No, a co do Olimpii, no to słuchaj, byłem raz, wykorzystałem ten wyjazd na maksa, bo będąc w Las Vegas powiedziałem sobie, Adam, jesteś tu, wygrać Olimpii nie wygrasz, korzystaj, baw się, co nie, zwiedzałem sobie, chodziłem, gdzie mogłem, tam chodziłem, co nie, aby mnie tam ktoś nie porwał tylko, pochodziłem po tych coffee shopach i innych rzeczach, pozwiedzałem Vegas troszkę, zaczerpnąłem tego tutejszego klimatu, tamtejszego. I tak naprawdę nie mam parcia, żeby jechać kolejny raz, na spokojnie. Wiem, że przyjdzie ten moment, także myślę, że przyszły rok. Zobaczymy, teraz na lutym mi się rodzi drugie dziecko, więc co z tego wyjdzie? Myślę, że na jesień, albo na lato znowu powtórzymy starty, albo na jesień. Czas pokażesz, mówię, to ja muszę mieć takie natchnienie, że wiem, że będę miał okres taki luźniejszy, gdzie będę mógł się poświęcić, no bo to, kurde, no tak jak ci mówiłem, 3 miesiące wiem, że muszę mieć, to jest ten czas, gdzie mogę wyłożyć, że tak powiem, kapustę, poświęcić trochę czasu rodzinnego, prywatnego i wszystkiego tak naprawdę po trochu na przygotowania, więc to nie może tej decyzji, uważam, podejmować od tak, bo później w połowie przygotowań, wiesz, okazuje się ząg. A tak jak ja teraz miałem, że już chciałem na tą Olimpię, ale później stwierdziłem, że nie, że to za dużo mi będzie kosztować. Tak, żeby po prostu się w pół drogi nie wracać, co nie? A tak jeszcze zostawiając na chwileczkę temat Olimpii z boku, to zobacz, a tak gadają, że kulturyści to ślepakami strzelają, a tu zaraz kolejna dzidzia w drodze, co? No, czyli jednak można. Dobra, a jakieś... Dziecko w drodze, to wiadomo, że trochę się też pewne rzeczy zmienią, może też perspektywa na tą Olimpię się trochę zmieni. Zobaczymy, jak będziesz zajęta, ale trzymamy oczywiście kciuki, żeby ten 2024, żebyś tą kwalifikację złapał. Natomiast Adam, jakieś takie inne plany poza kulturystyką? No jesteś trenerem, jesteś ojcem, jesteś, kurde, wiesz, jesteś małżonkiem. Trochę się w tym życiu dzieje. Coś oprócz kulturystyki jeszcze cię na tym świecie mocno kręci, pasjonuje, albo nie wiem, chciałbyś się jeszcze w czymś rozwinąć? Wiesz co, na razie skupiam się głównie na tym. Tak naprawdę, bo myślę, że to jest taki najlepszy mój okres. Wiadomo, rodzina. Skupiam się na razie na rodzinie, na tym, żeby teraz trochę finansowo, wiesz, to wszystko ogarnąć. A na razie to zawody głównie, no bo nie oszukujmy się, już tak daleko w tym jestem, że to jest na razie mój główny cel. Wiadomo, z czasem się perspektywa na pewno zmieni. Jeżeli chodzi o takie moje zawodowe jakieś życie. O, chyba tam się radar na nas czai, co? Tak mi się wydaje. Tak, zwolnijmy, no. Bo ja już mam trochę za dużo tych punktów, nie chcę mieć więcej, mimo tego, że piratem drogowym nie jestem. Ja widziałem u Ciebie, Adam, taki fajny post, bardzo mi się podobało, co napisałeś, że przyszedł taki moment w swoim życiu, gdzie Ty wreszcie doskonale wiesz, jaką chcesz ścieżką podążać, jaką, że ta droga, którą obrałeś, jest dobra i że chcesz być najlepszym ojcem, jakiego nie miałeś, chcesz być najlepszym mężem i chcesz być najlepszym możliwie kulturystą. Dokładnie. To tak jak Ci powiedziałem, to jest taka moja ścieżka. Myślę, że wiesz, teraz rodzina to wypełnia wszystko. Jednak codziennie wieczorem, wiesz, chcę wracać do tego domu, tak, nie wiem, zjeść rano śniadanie, takie rzeczy, które staramy się celebrować. Na przykład ja tego w domu nigdy nie miałem, więc staram się dać to, czego ja nie miałem, tak? To, czego mi brakowało, na przykład, taką lukę wypełnić. Dobra, temat, który mnie bardzo interesuje. Łukasz Sosiński.
Ludzie się rozpisywali, bardzo dobry wybór, stworzycie kurde super ekipę, będziecie robić fantastyczne wyniki. Czemu taka decyzja, czemu akurat Łukasz, jak wam się współpracuje i czy myślisz, że przyszłościowo to warto by było trenera jednak zabrać na tak duże zawody, jak złapiecie kwalifikacje, żeby on jednak z tobą był, żeby był jednak wsparciem, czy... Na pewno, no Łukasz, za co bardzo mu dziękuję, on na każdych zawodach ze mną był. Co wiesz, nawet się nie spodziewałem, że no, nie wymagałem tego, że tak powiem, no bo to wiesz, jednak też czas, pieniądze, wszystko, co nie, no to nie jednak, no jest to duże zobowiązanie. Także no Łukasz naprawdę mega, mega wsparcie i to nie mówię tak, żeby pocukrować, bo ja nie muszę nikomu dupy lizać. Przeszedł najśmielsze moje oczekiwania tak naprawdę, jako osoba, jako trener. Czemu taki wybór? Pytałeś, tak? Tak. Czemu taki wybór? Wiesz co, miałem kilka wyborów. Też tam z Adamem Rybiciem rozmawialiśmy, bo się tam widzieliśmy po Rumunii w zawodach, bo też był z Adrianem Cyrokiem, wystawiam Adriana. Pozdrawiam Adriana. No ale, kurde, Łukasz wydawał, znam Łukasza już parę lat, tak bardziej cześć, trochę z widzenia. Teraz się dopiero poznaliśmy tak bliżej na przez te wyjazdy. No i Łukasz dało się mi taką osobą godną zaufania, do której będę czuł jakiś respekt. Że tak powiem, nie chciałem, żeby ktoś mnie popsuł, co nie. No jakoś tak wzbudzał moje zaufanie po prostu, co nie? Tak krótko mówiąc. Na tyle, że się do niego zgłosiłem. Wcześniej też sobie powymieniliśmy wiadomości. I myślę, że to był jak najbardziej trafiony wybór. Ja jestem mega zadowolony. Było spotkanie na kawce, była konsultacja, tak. Więc to wszystko było naprawdę, wiesz, przemyślane, przegadane. Mówię, jeżeli chodzi o kulturystykę, to ja raczej staram się wszystko dobrze przeanalizować. Nie podejmuję jakichś pochopnych decyzji. Ja nie miałem co prawda okazji z Łukaszem współpracować, natomiast podziwiałem go, jak jeszcze sam startowałem. Zawsze go podziwiałem, jakim był zawodnikiem. Uważam, że to jest jedna naprawdę z absolutnie fenomenalnych sylwetek na polskiej scenie kulturystycznej. Ja pamiętam gdzieś tam debiuty, pierwsze mistrzostwa Polski, to o nim było bardzo głośno. Wyglądał absolutnie fenomenalnie. Ale do tej pory wygląda naprawdę mega. Do tej pory, mimo tego, że priorytety się zmieniły, wygląda świetnie. No i jeszcze chciałem dodać, że w takich kuluarach, że tak powiem, fitnessowych, opinię ma naprawdę bardzo dobrą. Wszyscy mówią, że świetny człowiek i świetny trener i że każdy, kto podejmuje z nim współpracę, jest z tej współpracy mega zadowolony. No naprawdę. Były takie nawet nieraz sytuacje, że nie wiem, tak jak mówię, nieraz w domu jakieś spięcie było czy coś przed zawodami, to ja mówię, dobra, wychodzę, to nie, żeby się nie kłócić w domu, wiadomo. No Łukasz mówi, dobra, to jak będziesz potrzebował, to przyjedź do mnie, to nie wiem, zjeść czy coś, to będziemy ugotować u mnie, to nie? Wiesz, bez zawahania, tak? Żeby po prostu realizować nasz cel, tak? Nie mój, tylko nasz, bo to nasz wspólny cel. Dobra, Adam, ludzie, którzy oglądają takie materiały, jak teraz z tobą, czy jak z Damianem Kuflem, czy jak z, no nie wiem, z Piotrkiem Boreckim, czy z Dawidem Czechowiczem, to zawsze chcą się dowiedzieć jakichś takich smaczków z zakresu dietetyki, z zakresu suplementacji, z zakresu, no nie możemy tu tam o tak za bardzo czarnej strefie mocy, że tak powiem. Nie ma żadnej magii. Ludzie myślą, że Bóg wie, co tam się dzieje, a tak naprawdę... Nie ma. Większość osób na siłowni robi podobnie. Nie ma żadnej fizyki kwantowej. Nie ma, to jest po prostu ciężka praca, konsekwencja i powtarzalność. No dobra, to a porozmawiamy sobie o tym, o czym możemy porozmawiać. Czy ty jako zawodnik pro, szykujący się do moim zdaniem takiej trudnej i dosyć specyficznej kategorii jak classic physique, bo to wiesz, nie możesz za dużo na siebie naładować, musisz, wiesz, tego mięsa, musisz jednak pilnować tych gabarytów, musisz pilnować tej talii, dużo tego specyficznego pozowania, takiego ładnego, bo to już jednak jest rzeczywiście taka prezencja sceniczna na najwyższym poziomie. Jest dużo takich myczków, o których trzeba pamiętać. Czy ty jakoś w jakiś specyficzny, restrykcyjny albo, nie wiem, jakiś niesztampowy sposób podchodzisz do żywienia? Skupmy się może najpierw na żywieniu. U mnie z tym żywieniem, jak sam działałem, no to... To bywało różnie. To bywało różnie, aczkolwiek to ja mówię, mam taki organizm, że ja po prostu muszę żreć. Dużo. Muszę żreć, bo nie zjem, ze mnie leci. Zresztą też nauczymy tego swoją drogą Michał Wrzosek, który nasz tak, znajomy wspólny, z którym kiedyś tam działałem. Dietetyk. Tak, dietetyk. Pozdrawiamy. Michała znasz. Oczywiście, że tak. Też mnie nauczył podejście do mojego organizmu, przez tam parę sezonów mi pomagał.
za co mu bardzo dziękuję, bo na pewno bym nie był tu, gdzie jestem dzięki niemu. Dużo dołożył. No i takie jest właśnie specyficzne podejście do mojego organizmu, że na przykład lepiej mi dać więcej karbo niż aminokwasów przykładowo, co nie? Mój organizm bardziej tego potrzebuje. Co teraz ogólnie jak z Łukaszem współpracuję, to w sumie co, jakieś nietypowe rzeczy się nie dzieje. Staram się, Łukasz też raczej naciska, żeby w miarę zdrowe było to jedzenie, a żeby po prostu też trawienia nie psuć. Bo no jednak jak muszę tego żarcia przyjadać dużo, a on jest apetytem też jest różnie, co nie idzie w parze przy robieniu masy, więc raczej tutaj nie ma jakichś dziwnych metod dietetycznych i tak dalej. Klasyka, dieta zrównoważona. Akurat z Łukaszem, dobra, z Łukaszem teraz bardziej kulturystycznie lecę tak naprawdę, bo jest troszkę mniej tych tłuszczy. Zawsze jak ja leciałem, czy tak jak z Michałem Rzoskiem, to dużo tłuszczy było, dużo białka, dużo węgli, a tutaj u Łukasza jest po prostu jeszcze więcej węgli, a mniej tłuszczu. I standardowe jakieś tam rotacje, nie treningowe, nie treningowe, z żadnych fajerwerek tak naprawdę. Niczym tu nie zaskoczę nikogo. Czyli jednak Łukasz też jest tym takim zwolennikiem, żeby tych węglowodanów jednak szczególnie w okresie budowania masy mięśniowej, żeby jednak było dużo, nie? Tak. Bo tak wiesz, coraz częściej słyszę taką narrację, że białko, redukcja to dużo białka, bo pomaga. Budujemy mięśnie, to też dużo białka, no bo to jest kurde budulec. Ale kurde, ludzie często zapominają, że tego węgla trzeba przeżreć, nie? Dokładnie. Tym bardziej, że no jednak na te białko mało kto jest w stanie strawić dobrze. A później wiesz, chodzą brzuchy zdęte. Tak. Pierdzą, nie wiadomo, wiesz, jakie tam rewolucje żołądkowe. Jednak mało kto jest w stanie przynieść, nie wiem, tam 500 gram białka, co nie, czystego. To jest od cholery żarcia. Ja najlepiej się czuję, teraz akurat mam 200 gram na posiłek, to już jest dla mnie, te 200 gram, to już dla mnie jest dużo. 220 gram na posiłek to jest dla mnie dużo. Najlepiej się czuję, jak mam te 150-180 gram, to jest taka idealna. Troszkę mięska, dużo węgli, trochę warzyw i dla mnie jest petarda wtedy. Poczekaj, bo teraz mówisz 200 albo 150 gramów węglowodanów. Nie, mówię tak, mięsa. 200, mięsa. Teraz mam 200, okay. 220, to już jest dla mnie dużo. Dużo i to w przeliczeniu na białko, posiłek. Tak. Okay, to jest, rozumiem. Mięsa to jest dużo na posiłek. Mm-hmm. Więcej to już dla mnie jest męczarnia. No i też widzę, że to trawienie też jest gorsze. Wiesz, chodzę przejedzony dłużej. A jeżeli chodzi o Adam, no ja skoro mówi, że tutaj nie ma fajerwerków, suplementacja, jakbyś miał tak zdradzić, jak podchodzisz do tego. I ja myślę, że możesz tutaj śmiało powiedzieć, bo wiem, że jesteś też zwolennikiem i znasz się też na tym odpowiednio. Może śmiało możemy porozmawiać i o suplementacji takiej prozdrowotnej, i o suplementacji takiej okołotreningowej. Nie wiem, może tutaj coś zdradzić, jakąś swoją tajemnicę, może jej nie ma. I chciałbym, żebyśmy też trochę porozmawiali na przykład o peptydach, nie? Bo wiem, że ci pomagają i wiem, że sporo tych peptydów jednak używasz, nie? Tak, zależy od okresu. Co do suplementacji, wiesz co, też tak jak teraz, wiadomo, przed zawodami jest ciutkę inaczej niż teraz, bo to wiadomo, organizm bardziej wymaga, ale z reguły to jest omega-3, klasyka, tego dużo musi być. Nawet u klientów zawsze też z tej omegi przynajmniej parę tabletek wrzucam sam. Sam jem sporo, bo chyba z 6 tabletek dziennie. Ja powiem ci o omegi tej Sport Edition złotej z Olimpu. Dziennie jem 10. No. Zawsze, jak amen w pacierzu. I to nie jest tutaj kurde reklama, tylko naprawdę 10 tablet dziennie. Jest taki suplement, że tego naprawdę raczej nie przydawkujesz, a same korzyści, co nie, z niego mogą być. No wiadomo, omega, witamina D plus K, tam leci 5000 jednostek praktycznie cały rok. Maślan sodu. To samo co u mnie. Maślan sodu rano, wieczorem. Ze wszystkim na razie się tu pokrywamy. Około treningowo. Dekstroza, EA, kreatyna. Monohydrat zwykły, najtańszy. I nie ten zatruty. Okej. Jesteś fanem kofeiny, czy raczej nie potrzebujesz? Jest to rzadko, używam jakieś przytreningówki. Jak muszę, to tam sobie coś wrzucę, ale nie ma tak, że to trening, raczej sporadycznie. Z peptydów ci powiem, że jeszcze często używam BPC, tylko w wersji oralnej, ze względu na moje jelita i faktycznie gdzieś tam poprawa jest po dłuższym stosowaniu. Tym bardziej, że teraz Biolab ma fajne takie z KPV, to też tam jest jakiś peptyd, który gdzieś tam jest w jelicie człowieka.
Nie będę się tu rozwodzić dokładnie, żeby nikt za język nie łapał. I to taki miks właśnie typowo jelitowy, to mi to akurat mega pomaga. Fajnie też pomaga, jak się popije, można sobie wrzucić. Szybciej organizm wraca do normy. Co tam jeszcze ciekawego? Glutamina wlatuje rano, wieczorem. Też rozumiem, że pod kątem twoich jelit, tak? Żołądek jelita, nie? Tak, dokładnie. No, dużo odżywki białkowej. Jednak nigdy tyle nie żarłem z odżywki białkowej, co z Łukaszem współpracuję. Jest tego sporo, ale to ze względu na to, że mniej tego mięsa jeść. No i idzie tej odżywki. Powiem ci, że 200 gram dziennie może iść, 150, no tak do 200 gram dziennie odżywki białkowej myślę, że pójdzie nawet. Albo i lepiej. To jest sporo tego. Wiesz co, z peptydów to różnie, bo powiem ci, że peptydy to też nie jest lek. Nie wiem, ludzie często myślą, że peptydy są na wszystko dobre i tak dalej. Trzeba to umiejętnie dobrać. Ostatnio takie fajne koleżanka właśnie, ona z Bielabą napisała, że peptyd to jest klucz, który zadziała, jak dopasujesz do odpowiedniego zamka, co nie? Więc nie doszukujmy się, że weźmiemy peptyd, a on będzie dobry na wszystko, czy nie wiem, akurat musimy dobrze dobrać, zdiagnozować to, co nam jest, czy co potrzebujemy, żeby to zadziałało tak jak ma, tak naprawdę, żebyśmy odczuli tą różnicę. Bo mówię, często się ludzie zgłaszają, bo chcą coś wziąć po prostu, co nie? I później, że nie działa. No to jest na zasadzie dopasowania właśnie zamka do klucza, żeby to wszystko ładnie dopasować. Wtedy ma to sens jak najbardziej. Powiem ci, że różnie. U mnie to się wszystko przeplata od okresu. Też nie stosuję właśnie na pałę tego. Jak mam okres taki cięższy, to sobie, nie wiem, też wrzucę jakieś alfa GPC przed treningiem, albo rano i przed treningiem. Ostatnio miałem taki też troszkę dołujący okres, to żeby troszkę sobie samopoczucie poprawić, to 5-HTP wrzucam rano, żeby troszkę tę serotoninę podnieść. I powiem ci, że naprawdę mega. Pierwszy raz brałem i mega mi to samopoczucie poprawia z rana. Czy Adam, generalnie jak tak słucham ciebie, jakbyśmy sobie zrobili takie małe podsumowanie, to ty jesteś zawodnikiem, który od wielu, wielu lat się rozwija, bo przecież ja pamiętam, jak jeszcze od czasu do czasu wpadałeś do Core Fitness Warszawa. Tak, mam nawet filmik gdzieś, gdzie mnie nagrywasz, jeszcze tak, taki stałe. Tak, nagrywam cię, bo już wtedy robiłeś ogromne wrażenie. Natomiast rozwijasz się cały czas. Rozmawialiśmy sobie o tych limitach wagowych, na pewno jeszcze będziesz chciał je tam zrealizować i wnosić coraz lepszy swój pakiet na scenę, ale okazuje się, że mimo tego, że jesteś zawodnikiem pro, to tak naprawdę tu nie ma żadnej fizyki kwantowej, nie? To w takim razie, jakbyś miał teraz zrobić takie przesłanie do fanów kulturystyki, do przyszłych adeptów kulturystyki, do osób, które gdzieś cię obserwują i myślą, że nie wiem, że Adam Bomer to wali jakieś dawki po 2 gramy teścia, nie wiem, tygodniowo, bierze nie wiadomo jakie suplementy, wali nie wiadomo jakie kurde miksy peptydów i tak dalej, to co jest kluczem do tego sukcesu i do osiągnięcia chociażby takiej sylwetki, jaką ty masz na ten moment? Co? Systematyka. No wiadomo, przede wszystkim co? Cierpliwość. Kurde, cierpliwość. Ja nie ćwiczę 2 lata, 3 lata, ja ćwiczę 13 lat, czy 14 już nawet będzie. Połowa mojego życia, mam 27 lat, a ćwiczę 14, co nie? Czyli możemy, znowu wracamy do tego punktu, że kulturystyka to jest u każdego zawsze maraton, a nie sprint, nie? Tak, dokładnie, więc dążenie, żeby coś zrobić szybko, to można zrobić kupę albo sobie krzywdę tak naprawdę. I nie ma co, nie dążyć ślepo za ciężarami przede wszystkim, bo to też możesz się nabawić tylko kontuzji albo sobie sylwetkę popsuć za przeproszeniem. Też miałem takie okresy, gdzie tam starałem się jakieś robić horrendalne przysiady. Faktem, no te nogi fajnie mi idą wtedy, ale już parę razy zostałem opierdol od mądrzejszych osób, żeby troszkę zwolnić tempo, nie robić przysiadu po 240-250 kg, bo to niczego mi nie wnosi tak naprawdę już. Tylko może przynieść kontuzję, tak? I koniec kariery. Więc trzeba troszkę przyhamować czasem. Systematyka? Źle powiedziałem. Systematyka to... Nie chciałem tego powiedzieć. Chciałem powiedzieć systematyczność, bo wiem, że mnie złapie ktoś zaraz za język. Tak, systematyczność, ciężka robota i co? I kurde, i powtórz, nie? Aż do usranej śmierci, że tak powiem. Jak ze wszystkim, no. Idziesz do pracy, codziennie musisz chodzić do pracy, żeby dostać wypłatę, tak? No to na tej samej zasadzie. No i nie poddawać się chociaż na jakiejś najmniejszej przeszkodzie. Powiem ci, że ja miałem teraz ten sezon, co szykowałem, też był naprawdę ciężki. Już
W sumie, gdyby nie współpraca z Łukaszem, to na pewno bym odpuścił, nawet bym nie wystartował na tych trzech zawodach, bo mieliśmy taki troszkę trudniejszy okres. Umarł mi przyjaciel, co nie, na początku roku. Później się okazało też tam, że mój syn ma tam trochę problemy jakieś tam z nerkami, z nerką, więc no, te moje przygotowania zeszły na dalszy plan tak naprawdę. Ale że tak powiem, zawiązałem z Łukaszem za współpracę, więc nie chciałem po prostu rzucać słów na wiatr nie poddawać się. I myślę, że dużo osób na pierwszej lepszej przeszkodzie, czy nie wiem, jak podwinie się noga, nie wiem, zachoruje, zamelanżuje, czy coś. Albo po prostu się okazuje, że na zawodach chciał być pierwszy, jest dziewiąty, tak, i już się mówi, a chuj, za przeproszeniem, to nie dla mnie, nie? Załamują się ludzie. No nie, nieraz jest tak, że zrobisz krok w tył, nie wiem, ze swojej głupoty, czy nie swojej głupoty, nawet dwa w tył. No ale na tym, że polega życie, no. Nie ma co się poddawać, otrzepać się i leczyć dalej. No ja mam akurat taką mentalność, że jestem, że tak powiem, kurewsko za przeproszeniem zawzięty i choćby nie wiadomo co, jak sobie coś wkręcę do głowy, to robię, tak? I właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo ja sobie tutaj przygotowałem, jedziemy tak powolutku małą ulicą, żeby nie było, że ja tu w telefonie grzebię, zrobiłem sobie screena i chciałbym, żebyś to przeczytał, bo to jest jeden z moich ulubionych, jak nie najbardziej ulubiony twój post. Przeczytaj go na głos, śmiało. Często uśmiecham się, a w środku krzyczę, bo walczę ze sobą, swoimi słabościami, ale chęć być lepszym, by wnosić pozytywne wartości do życia, jest silniejsza niż wszystkie moje demony. To ty decydujesz, jakie pozostawiasz po sobie wrażenie. Ja nie zamierzam udawać, że jestem idealny, ale wiedz, że staram się być lepszą wersją siebie na każdym poziomie. Sport, rodzina, relacje z ludźmi. Bądź człowiekiem dla człowieka, a dla no, nie muszę mówić. Tutaj jakbyście nie zrozumieli... Aż się wzruszyłem, bo to takie było od serca ode mnie, no naprawdę. Żeby jakbyście mieli wątpliwości, co tam Adam chciał na końcu, to jest oczywiście do tego posta możecie sobie wejść, ale tam jest bądź człowiekiem dla człowieka i Adam zrobił tam cenzurę, ale ja sobie pozwolę, bo cytuję, a dla kurwy wiadomo kim, trzeba być czasem po prostu kurwą, tak? Ja powiem tobie szczerze, że ten post przypadł mi do gustu, bo ja ciebie tak postrzegam. Ale absolutnie to, co teraz powiedziałem, nie jest nacechowane jakoś negatywnie, tylko postrzegam cię jako takiego prawdziwka, że jak zerknę do ciebie na stories i ty jak coś masz do powiedzenia, to mówisz. Ty jak tam, nie wiem, źle się czujesz, to mówisz. Widziałem nie raz, nie dwa, jak gdzieś tam pojechałeś na jakieś zawody, ktoś tam jakieś durne pytania zadawał, czy męczył bułę, to ty, on tam tu nie udaje, że tu kurde słodko pierdzący, tylko to, co myślę, to jest na języku i koniec, kropka, nie? No, tak, myślę, że to się nie zmieni. Nie mam wiesz, zamiaru robić czegoś pod publikę. Z tym i dobrze. Wiem, że niektórym osobom to nie pasuje i część osób z branży mnie za to też nie lubi. Ale to nie mój problem tak naprawdę, co nie? Ważne, żeby czuć się dobrze samemu ze sobą, a nie robić coś, żeby się komuś przypodobać. Jeszcze się muszę ciebie zapytać, bo bardzo lubię kulturystów o to pytać. Ja wiem o tym, że nie każdy próbował swoich maksów. Aha. Ja na przykład nigdy w życiu nie próbowałem maksów takich naprawdę, nie? Że tyle, ile fabryka dała. Zdarzało mi się w życiu siadać 220 kg pełnego przysiadu. Zdarzało mi się wyciskać tam na ławce, nie wiem. Nie robiłem też takiego maksa, ale nawet całkiem niedawno robiłem serię 170, więc jak na takiego, wiesz, tam... Myślę, że całkiem nieźle, że jestem bardziej niż przekonany, że jakbym potrenował tak solidnie wyciskanie na płaskiej ławie, to z moimi krótkimi rączkami, mocnymi tricepsami i taką dosyć solidną, z solidnymi zdolnościami do treningu push, to gdzieś te 200 kg kiedyś by przyszło. Ciągi też tam robiłem jakieś, nie wiem, 250 kg, ale jestem ciekaw w kontekście tego, co powiedziałeś, że dostałeś kiedyś opierdziel od kogoś, żeby tych siadów jakichś takich już ciężkich nie robić i powiedziałeś 220-240 kg. Jak wyglądają twoje takie osiągnięcia, chociażby treningowe? Może nie maksowe, a może się maksowałeś kiedyś? Ja z przysiadem, z ciągiem, z klapką. Były czasy, że tam targaliśmy tych ciężarów, staraliśmy się targać, aczkolwiek nie mam jakichś tam spektakularnych tych wyników, bo to nie było też nigdy moim jakimś celem. To było, wiesz, z reguły już tam na koniec serii, gdzieś tam po którymś ćwiczeniu, wiadomo, że te siły ubywało, ale nie wiem, tam w marcu, to nie pamiętam, 240, 200,
Jakoś tak, około 240, 250 może. Nie więcej na pewno, nie chcę skłamać, bo robiłem to 4 lata temu chyba ostatni raz. Ale jakaś tam ćwiartka, no powiedzmy. W przysiadzie chyba 240 albo 245. To już tam jest. Przy wadze ważyłem wtedy jakieś 100 kg, to nie więcej, 100, 101. To już jest, kurde, ciężar, tak? Klatkę robiłem ostatni raz, żeby cię skłamać, max w 2016 roku może. To nie wiem, ważyłem może 90 kilo, 90 parę, to było 170 chyba 5 kg. I to było, no nie, ile, z 2016 albo 2017 rok, więc to było kupa lat temu. Do tej pory w sumie nie sprawdzam. Jakoś nie mam potrzeby. Dobra, Adam, myślę, że tak sobie, kurde, a to trochę sobie w lesie pogadaliśmy, a to sobie pogadaliśmy trochę na sali, a to pogadaliśmy sobie tutaj. I jest jeszcze jeden temat, który poruszyłem z Dawidem Czechowiczem, natomiast Dawid Czechowicz skupiał się trochę bardziej jednak na ciężkich, a ja bym chciał usłyszeć od ciebie, od zawodnika pro kategorii Classic Physique, jaka jest twoja predykcja na Olimpię 2023 właśnie w tejże kategorii, no na której cię, kurde, niestety, w której cię niestety nie zobaczymy w tym roku. Jak myślisz, jak tam, nie wiem. Jakbym obstawiał? Tak, takie top 3, może top 5, bo myślę, że gdzieś tam śledzisz chłopaków i chyba będziesz tu w stanie fajnie to... Wiesz co, tu cię zaskoczę, jak ja nie startuję, to raczej nie śledzę konkursyki. Ale tak, tam wiadomo, coś mi się przewinie, no bo siłą rzeczy gdzieś tam się obserwuję, ale raczej jakoś tak mega nie śledzę, chyba że startuje ktoś znajomy. No ale co, myślę, że jednak Siwo będzie pierwszy u mnie w kategorii. No jednak jest na razie nie do przeskoczenia. Ramon myślę, że dalej będzie drugi, choć kurde, nie, myślę, że będzie drugi. Robi wrażenie, naprawdę jest, mega to wygląda. Z trzecim miejscem... Nie wiadomo, nie, tutaj. Kurde. Może Kaleciński, co, może kto, no albo, właśnie. ale on taki jest drobny wciąż, nie? Właśnie pytanie, jak progres zrobił, bo teraz nie widziałem jego aktualnych zdjęć, jak to tam się prezentuje, więc ciężko mi powiedzieć. Wiem, że tam ładnie przymasował, tak, ale... przymasował jak pierun, nie? Jak to się mówi, ale co wniesie na scenę, tak, to nie wiemy, to nie? Będzie wyglądało na scenie. Ciężko mi dalej się obstawiać, naprawdę. No ale, ale takie top 3, to myślę, że typujemy bardzo podobnie. Jeszcze jest ten Breon, tak? Dobrze mówię, Breon. Dobrze. Tak. No też, kurde, on też jednak ma swoje lata, bo już jest... Po pół roku, po 40, z tego co kojarzę. Pamiętam, jak go na żywo zobaczyłem, taki niziutki czarnoskóry, że tak powiem, żeby ktoś nie ten chłopaczek, no wygląda, kurde, no jak 20-latek dosłownie, no w życiu byś nie powiedział. Niski, nie wiem, no tam ma 1,60 m może, a kurde, plecy takie szerokie, że masakra. Nie wiem, wiesz, ludzie w ogóle jest z innej bajki. No to jest właśnie kolejne nazwisko. Dawid Czechowicz też wspominał właśnie Breona, że on może namieszać, że nie wiadomo do końca, jaki ten pakiet wniesie, tak. Natomiast jest zawodnikiem, który może tam w tym topie... Tak, no robi to wrażenie na scenie, naprawdę. No dobra, i na koniec... Twoja subiektywna być może opinia na temat klasyków w Polsce. Ciebie możemy oczywiście też wziąć pod uwagę. Jeżeli nie chcesz, to możesz nie brać. Jakich ty widzisz prospektów ewentualnie w naszym kraju, albo takich zawodników, których już znamy? No nie wiem, Damian Kufel oczywiście, tak? Czy nie wiem, czy Cyronek na przykład? Kogo ty byś widział jeszcze gdzieś przyszłościowo w topie, na deskach takich międzynarodowych i być może na Olimpii? Wiesz co? No na pewno Adrian Cyronek, tak, fajna sylwetka, bardzo ładnie. No teraz chłopaki mięsa dokładają, z tego co wiem, bo tam trochę mu gabarytów brakowało, ale bardzo ładnie pozuje. Piękna zawsze forma, ale za tak, drobny, ładna, nie? Ładna ta forma. Teraz jeszcze startuje chyba w ten weekend od Oskara Tchórzewskiego, chłopaczek. Nie pamiętam imienia, Rogaczewski. Jak przekręcam nazwisko, to przepraszam, ale też on teraz, pierwszy będzie jego debiut pro. Na zdjęciach bardzo to ładnie wygląda, nie wiem jak na żywo, bo nie widziałem, ale na zdjęciach to wygląda super. Także trzymam kciuki za chłopaków. Myślę, że tam Oskar dobrze go tam poprowadzi. Damian wiadomo, no jednak Damian to też jest topka u nas. Chociaż Damian to nie wiem, czy będzie planował do ciężkiej przejść, bo jednak jego gabaryty są, kurde, przeogromne. I szczerze to nie wiem, no wiadomo, Piotrek Wójtowicz też teraz okres masowy. To wszystko u nas mocno idzie do przodu, pojawiło się naprawdę w paru fajnych tych zawodników. Myślę, że najbliższe lata będą mega
imponujące pod względem właśnie polskiej sceny kulturystycznej na świecie. I to jest, kurde, i tym miłym akcentem możemy sobie już w zasadzie naszą rozmowę podsumować, bo ja też tak uważam, że oczywiście jest wielu ciekawych zawodników kulturystyki, nie wiem, ciężkiej, jest wielu zawodników ciekawych w Polsce, utalentowanych w kategorii super ciężkiej. Natomiast ja z ogromną satysfakcją i z takim zaciekawieniem, bym rzekł nawet z biglem w takim oczu, w oku, zerkam na was, na zawodników Classic Physique. Ja nigdy takiej sylwetki nie miałem, nigdy takiej sylwetki nie będę miał, ale uważam, że to jest dla mnie osobiście na ten moment najpiękniejsza kategoria, którą się ogląda po prostu fenomenalnie. Ładne, to jest przyjemne dla oka, to prawda. Małe podsumowanie. Kilka zdań od ciebie, co ci tam w głowie siedzi, na sercu, być może na wątrobie, do hejterów, do naszych słuchaczy, widzów, do twoich fanów, ludzi, którzy się na tobie wzorują. Bardzo proszę, na zakończenie naszej przyjemnej jazdy z wujaszkiem. Co mogę wam powiedzieć? No na pewno to, żebyście nie poddawali się, tak? Wyznaczyć sobie cele jakieś w życiu. I brnąć do przodu, nie patrząc właśnie na to, czy wam wychodzi, czy nie, bo tak jak małe dzieci muszą się przewrócić, tak, żeby się nauczyć chodzić, to tak jak wy będziecie szli, dążyli do tego swojego celu, nigdy nie będzie tak, że będzie szło wszystko gładko i po myśli. Także róbcie swoje, nie zniechęcajcie się i powodzenia wam mogę życzyć. A szczególnie chyba, Adam, możemy podkreślić, bo ludzie tak często, jakby to powiedzieć, deprecjonują umiejętności kulturystów albo deprecjonują trochę w ogóle ten sport, nie? Że on wcale nie jest taki trudny, że to wystarczy się nabrać towaru i wiesz, i to wszystko rośnie. A ja uważam, że to, co powiedziałeś właśnie, żeby się nie zniechęcać, i chciałem tutaj dodać i podkreślić do siebie, bo sam, od siebie, bo sam kiedyś byłem zawodnikiem, że kulturystyka jest takim sportem, gdzie wyjątkowo szybko można się zrazić, bo ta droga jest naprawdę trudna, nie? To tak jak to jest, no niestety, ile dasz, tyle dostaniesz w tym sporcie. No i tu myślę, że największe obciążenie jest psychiczne, wbrew pozorom. Treningiem nie jest ciężki, co nie? Ale obciążenia psychiczne tutaj są bardzo duże, wiadomo, no to jednak substancje, które też zawodnicy często biorą, nie pomagają albo nadużywają. Dlatego też mamy dużo nieprzyjemnych ostatnio sytuacji w świecie kulturystycznym. Ale to też myślę, że jednak to jest ta, wiesz, pogoń za wynikiem. Nie ma tych odskoczni. Ja się dzięki Bogu cieszę, dlatego że mam rodzinę, bo nie żyję tylko w tym świecie, wiecie, kulturystyki i nie zamykam się tylko na to, bo wiem jako zawodnik, ile czasem na bani potrafi siedzieć problemów, jakichś wymagań według siebie. Człowiek jest wiecznie niezadowolony po tych przygotowań i mogą się tworzyć różne stany depresyjne. Nie powiem, że i sam nieraz miałem jakieś takie, wiesz, dziwne jakieś przekminki. Może nie jest jakaś depresja, ale no jednak, kurde, wiecie, no jak człowiek robi wszystko, oszczędności wszystkie wkłada, stawia wszystko na kartę, no dosłownie nieraz, no to ludziom pękają psychiki, no niestety. Także uważajcie, bądźcie cierpliwi, szczególnie jeżeli obierzecie taką drogę, jak ta droga kulturysty. Jeżeli chcecie zostać pro, to na pewno to nie będzie droga osłona. Tak, nie będzie łatwa i nie będzie droga osłona różami. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś to rzeczywiście lubi, kocha, jest to jego pasją, to po prostu to róbcie, bo warto. No najważniejsze, żeby się bawić tym, czerpać z tego przyjemność. Powiem ci, że ja teraz przez ostatnie miałem taki okres, że praktycznie nie trwałem dwa miesiące prawie w ogóle, bo mi się nie chciało kompletnie, co nie? I nie miałem z tym żadnego problemu. Czemu mam chodzić na siłownię, skoro jestem po ciężkim sezonie? I robić, wiecie, trening, bo muszę zrobić. Nie, tam luzik, spokojnie, forma nie ucieknie, wiadomo, pogorszy się, ale co z tego, forma raz jest, raz jej nie ma. To nie jest wyznacznik człowieka, czy nie wiem, jakiś najważniejszy cel w życiu. Czyli też zdroworozsądkowe podejście do tego. Myślę, że tak, no. Dobra. Moim gościem był Adam Bomert. Bardzo ci, Adam, dziękuję. Dzięki. Zobaczcie, pogadaliśmy sobie trochę. Mam nadzieję, że materiał przypadnie wam do gustu. Już wam nie będę mówił o tych lajkach, komentarzach i tak dalej, bo już chyba z dwa razy wspomniałem. Bardzo się cieszę, że się wreszcie spotkaliśmy, bo mam do ciebie chyba z chłopaków wszystkich, o których rozmawialiśmy najbliżej, a że tak powiem, przyjechałem do ciebie w ostatniej kolejności, ale ja uważam, że zawsze w życiu jest, kurde, odpowiedni czas i miejsce. I ta rozmowa fajnie, bo po Dawidu Czechowiczu, Dawid Czechowicz też swoje sukcesy teraz miał, kategoria super ciężka,
ciężka. Nie chciałem brać innego gościa, nie chciałem tych rozmów rozdzielać, bo jednak ta kulturystyka na naszym kanale jest takim trochę fundamentem. Wiem, że bardzo chętnie oglądacie. Teraz macie tutaj kulturystę zawodowego i macie z Classic Physique, więc myślę, że też wam się fajnie oglądało, fajnie wam się słuchało. Napiszcie tylko w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odsłonach, bo mało piszecie tych propozycji, a ja nie zawsze mam taką otwartą głowę, żeby wpaść na takiego gościa, jak wy byście chcieli. Zapraszam też do mnie na kanał. Adam Bobeta IP Pro na YouTubie, na Instagram oczywiście. Wpadajcie, dawajcie znać. Może coś też u mnie będzie ciekawego. Na pewno z przygotowań najbliższych. Dobrze. Zapraszam. Pozdrawiamy już prawie z Marek. Eloszka, do zobaczenia, do następnego.